MTTOLO TV przedstawia. Serdecznie witamy trójkę sędziowską z Rzeszowa na czele z panem Michałem Ziębą. Witamy drużyny Przemyskiej Polonii oraz Wólczanki Wólka Pełkińskiej. Proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, tegoroczna Wielka Sobota zapisała się w historii naszego klubu czarnymi słowami. Oto wielkosobotnie wczesne przedpołudnie, zmierzający na nasz stadion bus z 8 naszymi futbolistami, zderzył się z nadjeżdżającym naprzeciwka samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia trzech naszych futbolistów poniosło śmierć na miejscu. Kolejnych dwóch zakończyło swoją ziemską wędrówkę w szpitalu. Mimo że od tego wydarzenia minęły 2 tygodnie, wielu z nas nurtuje pytanie, które byśmy chcieli skierować do kogo? Do Pana Boga. Panie Boże, do udziału w jakich to zawodach przygotowujesz swoją niemiańską drużynę, skoro tak nagle wezwałeś do siebie jednego z najwybitniejszych trenerów, jakim był Johan Cruyff? Jak ważne muszą to być mistrzostwa, skoro do swojej kadry powołałeś panie tak uzdolnionych, jeszcze bardzo młodych piłkarzy, jakimi niewątpliwie byli Patryk Szewczak, Kamil Pydych, Rafał Pydych, Mariusz Korzewka oraz Kamil Oślizgo. Panie, to byli nasi przyjaciele, których darzyliśmy wielkim zaufaniem i sympatią. Zapewniamy, że w naszych sercach trwać będą na zawsze, gdyż dopóki o nich pamięć trwa, oni będą żyć. Cześć ich pamięci. Dziękuję serdecznie.
Proszę Państwa, i w tym momencie pan Michał Zięba, arbiter z Rzeszowa, zakończył pierwszą połowę meczu pomiędzy Włóczanką Wulkawełki i Skarpolną Przemyśl. Po pierwszych 45 minutach wynik bezbramkowy. Wonder!
Proszę Państwa, w tym momencie Kapitan Ziemba zakończył spotkanie. Pomiędzy wówczas wolno przemyśl. Nasi goście wygrywają 1-0 po bramce Sedlaczka.